Siema, w tym filmie zagrałem w Minecrafta, ale cały świat składa się tylko z jednego bloku. Żeby było trudniej, border powiększał się tylko w momencie, gdy zdobędę jakiekolwiek osiągnięcie. Jeśli wbijemy 1000 lajków, nagram kolejny film tego typu. Z góry dzięki. No i co, dzień pierwszy, dostałem skrzynkę początkową, wziąłem jakieś tam itemy, zacząłem kopać, wykonywałem pierwsze jakieś tam achievementy, żeby troszeczkę się border powiększył, no ale tak naprawdę cały dzień polegał tylko na jednym, no musiałem kopać, żeby zdobyć jakiekolwiek przedmioty. Tu mi się zrespiła jakaś świnia, więc ją zabiłem oczywiście, żeby dostać jakiś achievement, no i tak mniej więcej poznawałem w ogóle, jak działa ta gra, bo nie wiedziałem, jakie są dokładnie achievementy w Minecrafcie, bo nawet nigdy ich sam nie zbierałem. Tutaj jakieś pierwsze farmy, żeby cały czas zdobywać osiągnięcia, żeby mapa była coraz większa, no i ciągłe kopanie i kopanie tych bloków. Tam w ciągu gry się respiły jakieś tam zwierzaki czy coś, ale no albo je zabijałem, albo po prostu zostawiałem, bo naprawdę ich było bardzo, bardzo dużo. No i co? Podstawowe narzędzia, ulepszanie ich oczywiście na kamienne, kolejne achievementy, no i zwiększanie borderu jak tylko się da. Tutaj posadziłem sobie drzewko, żeby dostać troszeczkę więcej drewna, no i oczywiście zrespił się też zombiak, no to kolejny achievement, tam Monster Hunter, coś w tym stylu, no i wyspa już po pierwszym dniu była całkiem spora. Dzień drugi, zacząłem oczywiście od kopania, tutaj jakaś skrzynka wyskoczyła, bo co jakiś czas jakieś tam skrzynki wyskakują z różnymi itemami, drzewo się zrespiło, więc oczywiście zbieranie drewna, żeby mieć jak najwięcej ładnego budulca, żeby powiększyć wyspę, rozbudowanie farmy, żeby dostawać jakiekolwiek chociaż jedzenie, czy coś w tym stylu, no i sobie tak budowałem. Na samym początku w ogóle chciałem wszystko z desek, ale niestety tych desek nie było, no i musiałem to różnymi wszystkimi blokami robić jak się tylko da. Wyglądało to paskudnie, ale miało działać, a nie wyglądać. No i tutaj oczywiście sianie, ładnie wszystko się tutaj zaczynało pokazywać, że będzie fajna farma, no i budowanie drugiego poziomu. Jak dobrze wiemy, nie ma zbyt dużo miejsca, bo border jest mały, więc zrobiłem taką piętrową a la wyspę. No i tutaj ma być drzewkarka. No i tak sobie tutaj budowałem, no i oczywiście dalej musiałem kopać. No i tak w sumie minął dzień drugi. Dzień trzeci, już tutaj się lekko ukazywała cała ta drzewkarka, jak będzie wyglądać, to niestety bardzo duże ograniczenie bloków nie pozwoliło mi jej zrobić od razu, więc tam mniej więcej już było pokazane, o co chodzi. Tutaj chciałem jakiegoś achievementa z płytą w ogóle zrobić, bo tak mi się wydawało, że coś jest z tą płytą, no ale skraftowałem tego boksa, wkładałem tą płytę, ale nic się nie stało. No kopanie drewna, żeby mieć jak najwięcej desek oczywiście na powiększenie wyspy. No i następnie tutaj postanowiłem, że zrobię ładną taką obudowę, ale tam wiecie, zagrody tej drzewkarki, żeby po prostu nie spaść czy coś w tym stylu. No i tak w sumie dzień trzeci sobie mijał. Budowałem, albo drewno skopywałem. No i tak na zmianę tak naprawdę. Dalej powiększanie oczywiście drzewkarki. Dodatkowe drzewka musiałem sadzić, no bo tych desek było naprawdę, ależ to naprawdę bardzo mało. Chciałem jakiś mob grinder zrobić, ale tego mob grindera też się nawet nie dało zrobić, bo było naprawdę bardzo mało miejsca, więc musiałem po prostu czekać, kopać, zbierać drewno, żeby zdobyć jak najwięcej osiągnięć, żeby po prostu mapa była jak największa. No i sobie oczywiście sadziłem kolejne drzewka. No i koniec końców, tak jak każdy dzień, kończył się bardzo podobnie, sprawdzanie jakichś osiągnięć, no i oczywiście kopanie dalej, żeby mieć jakiś tam budulec. No i przed nami oczywiście taki dzień najtrudniejszy, mianowicie dzień czwarty. Zacząłem sobie od łowienia, bo wiedziałem, że jest osiągnięcie, no, wyłowienie jakiejkolwiek ryby, więc pomyślałem, że jest to bardzo łatwo do zrobienia, no i tak jak zrobiłem, wyłowiłem sobie rybkę, no i zacząłem powiększać naszą bazę, no bo tutaj było naprawdę w sumie mało miejsca, a przydałoby się robić jakieś pierwsze zagrody dla zwierzaków, czy coś w tym stylu, no i tak postanowiłem, bo tam miałem jakieś jajko kurczaka, jak dobrze pamiętam, no i sobie postanowiłem właśnie, że tutaj wybudujemy, postawiłem jakąś pierwszą trawę, zasiałem gras, więc jak najbardziej było wszystko spoko. No i tak sobie budowałem. Potem poszedłem craftować oczywiście furtki, żeby to jakoś ładniej je zagrodzić. Postawiłem je potem szybciuteńko. No i powiem tak, dzień czwarty, to co się właśnie wydarzyło potem, dosłownie zaraz się wydarzy, to zmiotło mnie po prostu z planszy. Już myślałem, że się poddaję, że kończę grę, no ale budowałem sobie to oczywiście tą faremkę. No i zaraz zasadziłem kurczaka. Nie, teraz mi wyskoczył. Ten, nie wiem w ogóle co to jest, jakieś potwory mnie zaczęły zaatakować. Jakieś małe takie, naprawdę, byłem pierwszy raz coś takiego widziałem na oczy i nie grałem nigdy na takiej wersji i w tym momencie totalna panika, nie wiedziałem co się dzieje, no i to co widzicie, właśnie spadłem, straciłem wszystko, straciłem wszystkie przedmioty, bo wszystkie najważniejsze przedmioty miałem tak naprawdę ze sobą, straciłem chęci do gry i naprawdę już odechciało mi się czegokolwiek, więc tak naprawdę zacząłem od nowa, wziąłem kamienne rzeczy, no i kopałem deski, żeby w ogóle mieć cokolwiek. Dzień piąty, po śmierci zacząłem powiększać naszą drzewkarkę. No nie miałem żadnych bloków, nie miałem nawet dobrze kilofa zrobionego, nie było żelaza na kolejne kilofy, więc powiększałem drzewkarkę. No i tutaj znowu to samo. Wyskoczyły te weksy z tego klocka, nie wiedziałem co się dzieje, totalna panika. Jak widzicie, puściłem nawet klawiaturę, bo nie wiedziałem o co chodzi, nie wiedziałem jak te potwory latają, jak one działają i znowu zginąłem. No jak zginąłem, to straciłem tamte itemy i wróciłem do kopania drewna, więc znowu kopanie drzewa, przerabianie to na deski, kładłem tutaj już końcową
rozkładłem tutaj ostatnią jakby kratkę, gdzie tutaj miała być cała ta barierka, żeby nie wypadać z tej drzewkarki, żeby chociaż ten jeden poziom był skończony. W tym momencie sobie tam zbierałem nasiona, żeby pomnożyć kurczaki, no ale jak widzicie, okazało się, że jeden dalej nie urósł. Więc tutaj już przerobiłem sobie wszystko na płotki i kończyłem właśnie tą zabudowę i powiem tak, w tym momencie już byłem zadowolony, jak wygląda to piętro, bo to piętro wyglądało już naprawdę bardzo fajnie. Wiadomo, no nie było tego cobblestone'a, żeby całkowicie zakończyć to piętro, no ale niestety, nie miałem lawy, nie miałem niczego, więc... Ten cobblestone był bardzo ciężkim surowcem do zdobycia, no bo on tam wyskakiwał raz na jakiś czas, więc to co miałem, to oczywiście kładłem. I tak piąty dzień w sumie minął, tutaj kładłem, budowałem, no i w sumie tutaj widzicie mniej więcej jak ona wyglądała. I kończymy oczywiście kopanie. No i tak jak po kilku dobrych minutach kopania zaczął się dzień szósty, nowe bloki, zacząłem zbierać oczywiście znowu drewno, bo tych desek naprawdę potrzebowałem dużo. No tak jak postanowiłem, całą wyspę chciałem z tego ładnego, tych zwykłych desek sobie zrobić, no i musiałem mieć naprawdę bardzo dużo tego drewna, no i tak sobie zbierałem i zbierałem i zbierałem. Tutaj zrobił mi się villager, więc pomyślałem, że w sumie go jakoś zagrodzę sobie, no bo potem może się przydać. Można potem jakieś tam trady z nim porobić, cokolwiek, więc postanowiłem go nie zabijać, tylko sobie ładnie go schować, więc zrobiłem mu taką ala małą zagrodę, jakoś go zakoblowałem, żeby po prostu mi nie uciekł. No i tak to wyglądało. Byłem nawet ucieszony, że jest. I w tym momencie zacząłem budować po prostu kolejne piętro. No bo jak wiecie, pierwsze piętro klocki, jakaś tam farma czy coś, drugie piętro drzewkarka, no i mówię, dobra, robimy trzecie piętro. I na trzecim piętrze postanowiłem, że to będzie takie miejsce farmy. Chciałem zrobić kaktusiarkę, jakieś tam rzeczy, no i w sumie tak sobie po prostu budowałem w ciągu dnia. To co miałem drewna przerabiałem, no i powiększałem, żeby ta wyspa już fajnie wyglądała. No i powiem tak, wyglądała bardzo spoko. Był już ten trzeci poziom, byłem zadowolony, powiększałem sobie oczywiście dalej. I potem co? Znowu farmienie drewna, sadzanie drzew, zbieranie jakichś jabłek, sadzonek i tak dalej, i tak dalej. No i tak naprawdę bardzo monotonne to wszystko było, no ale jak wiecie, tak to działa. Musiałem mieć dużo desek, żeby mieć ładną wyspę i już tutaj mniej więcej zaczęło to wyglądać. Już była widać tą platformę, jaka ona będzie duża. Była ona oczywiście o wiele większa od tych wcześniejszych. Dzień siódmy zacząłem od kopania. Postanowiłem, że potrzebuję dużo bloków, zacząłem kopać, tutaj jakaś farma, więc zbierałem jakieś nasiona, zobaczyłem też, że chyba kurczaki się powiększyły, więc postanowiłem je znowu rozmnożyć. Na samej górze, na tej platformie nie zostawiłem żadnego oświetlenia, więc dużo mobów się zrespiło. Dużo, no trzy, ale się zrespiły, więc musiałem uważać, żeby to nic nie wybuchło. Zabiłem sobie je na spokojnie, no i potem powiększałem ją na maksa. Tutaj już postanowiłem, że dobra, budujemy kaktusiarkę. Ta kaktusiarka nie będzie duża, nie będzie taka wydajna, ale będzie, bo mówię, w sumie kaktusa jakoś nie potrzebuje, a zrobimy dla zasady. Więc zaczęła się pierwsza budowa, pierwsza ścianka, jakieś tam robienie diamentowego kilofu, żeby było przyjemniej, szybciej. W ogóle już tak na bogato bym powiedział, te narzędzia zacząłem robić. No i potem dalej kopałem piasek, żeby mieć na szkło. Potem wylewanie wody, żeby te wszystkie kaktusy, które będą spadać, będą automatycznie sobie po prostu spływały do jednego miejsca, tam z hoperów do skrzynki, żeby mieć wszystko na miejscu. No i tutaj pierwsze kładzenie jakby tych miejsc, gdzie te kaktusy będą stały, więc postanowiłem właśnie, że zrobimy sobie to w ten sposób. Wydaje mi się, że chyba inaczej się tego w ogóle nie da zrobić, że tak chyba robi każdy, więc po prostu kładłem sobie kobla, na to piasek, potem robienie oczywiście ścian drewnianych. Tu z przodu postanowiłem, że będzie szkło, żeby było wszystko ładnie widać, jak te kaktusy rosną. No i tak jak postanowiłem, tak oczywiście zrobiłem. Przepaliłem sobie troszeczkę tego piasku, jakieś tam bloki szkła zdobyłem, więc postanowiłem po prostu kłaść. Tutaj nie pytajcie. Budowałem sobie na spokojnie, swoim tempem, no i powiem, że byłem już zadowolony, że tu będzie naprawdę, kurczę, naprawdę fajnie. Powiększanie oczywiście, bo tam się pomyliłem, zrobiłem jedną kratkę za mało i okazało się, że wylałem wodę, więc musiałem naprawiać swoją drzewkarkę. Tam się wszystko wylało, skosiło sadzonki, no i postanowiłem to naprawić. Jak już naprawiłem tą drzewkarkę, postanowiłem, że kończymy tą kaktusiarę i z kaktusiarą. Co? Wziąłem płotki i te płotki miały służyć do tego, że jak kaktus urośnie, to on automatycznie będzie się zbierał i do tej wody wpadał i będzie sobie wypływał z tej kaktusiarki. No niestety nie wiedziałem, jak to się robi. Robiłem to bardzo słabo, ale nie oglądałem poradników. W sensie wiedziałem kiedyś, jak to się robi, bo kiedyś to robiłem, ale po prostu zapomniałem, tak? Nie gram skyblocków, ale koniec końców już zaczęło to wyglądać w porządku. Byłem z siebie bardzo zadowolony. No i co?
dalej wykładanie jakiegoś tam szkła, żeby ta szyba przednia była ładna, piękna, żeby wszystko ładnie było wyglądać. No i powiem tak, wiem, że zbudowałem wielkiego kasztana, wiem, że to piękne nie jest, ale byłem z siebie naprawdę zadowolony. Powiedziałem, że zrobiłem kaktusiarkę, kaktusiarka była, no może nie najlepsza, nie największa, ale była i naprawdę bardzo się z niej cieszyłem. Tutaj postanowiłem, że jeśli jest to piętro farmowe, no to robimy kolejną farmę. No i zrobiłem farmę trzciny. Może tak ciężko nazwać to farmą, no ale posadziłem trochę trzciny. Wyglądało to tak samo brzydko jak kaktusiarka, ale byłem zadowolony, że w sumie zrobiłem, że mi się udało. Tutaj woda wylana, żeby trzcina sobie rosła. Posadzenie trzciny, dużo jej nie było, było trzy, ale byłem zadowolony. No i tak sobie budowałem, aż doszło do dnia do 10. I w tym momencie tak naprawdę nie wiem, co się stało. Stało się to, że te klocki, które kopałem, ten jeden blok się upgrade'ował. I się zupgrade'ował tak dziwnie, że ten blok był jakiś niezniszczalny. Nie da się go zniszczyć, cała mapa się zbugowała, więc tak naprawdę przestałem grać, no bo, nie wiem, zrelogałem, zrestartowałem na nową mapę, klocek cały czas tak samo dziwnie wygląda. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, jak to naprawić. Może ktoś z widzów wie, możecie mi napisać w komentarzu. No i w tym momencie... to tyle. Tyle z mojej przygody na OneBlocku. Jeśli chcecie więcej tych filmów, piszcie śmiało w komentarzach. Ja się dobrze bawiłem, szczerze. Mimo że bardzo długo mi zajęło to nagranie, było spoko. Do następnego.